Cześć wszystkim, witam w moim nowym filmie. Dzisiaj następna opowieść, tym razem rzeczywiście tak bym ją na razie potraktował, ale zanim zaczniemy, to ja może na początku chciałbym wrócić troszeczkę do wydarzeń z ostatniego tygodnia, do mojego pobytu w Anglii. Jak wiecie, odbyło się spotkanie z fanami, czego efektem jest między innymi ta koszulka, jak widzicie, Calvit w pełnym umundurowaniu. Ja jednemu z widzów jestem bardzo wdzięczny za tą koszulkę i za to, że w ogóle przybyliście tam do tego miejsca, za to, że się spotkaliśmy i w sumie można tylko powiedzieć, że była to jedna, no przeszło to moje oczekiwania, była naprawdę wspaniała atmosfera, mogliśmy sobie świetnie pogadać. Ja sam nie wiem nawet, jak ten czas tam minął, to po prostu strzeliło jak z bata. Bardzo szybko okazało się, że nasz czas niestety się tam zakończył i no trzeba było to spotkanie zakończyć. Ono zostało oczywiście nagrane i fragmenty tego spotkania ukażą się na kanale Urobo Roberta, na kanale Krepsydra. Ja z tego miejsca też muszę wam powiedzieć, że Robert wykonał fantastyczną robotę. Przede wszystkim udało mu się to wszystko zorganizować i to też trzeba docenić, ponieważ kto tak rzecz nie robił, to oczywiście no mógłby się bardzo szybko przekonać, że nie wszystko jest tak łatwo i tak kolorowo i tak szybko można to ogarnąć. Jednak on to no, w sumie świetnie wykonał. Dlatego ja myślę, że nie jest to ani nasze ostatnie spotkanie, ani moja ostatnia wizyta w Londynie, czy w ogóle gdziekolwiek. Myślę, że takie spotkania z widzami no, będą częstsze. Ja sam czuję się lepiej, kiedy nie mówię w ten sposób do was za pomocą kamer, za pomocą mediów, tylko właśnie taki bezpośredni kontakt. To po prostu można się lepiej wyrazić, lepiej pewne informacje przekazać, a także jest pewna interakcja bezpośrednia z widzami i to jest zupełnie coś innego, ponieważ nikt z nas nie jest anonimowy, więc również to też jakby napędza tą całą atmosferę i ja z tego jestem no niezwykle zadowolony. Tu jeszcze muszę wam powiedzieć, że jeżeli ktoś z was chciałby zwiedzić Londyn, to może się z Robertem skontaktować. On Londyn zna tak jak no, własną kieszeń, jak ja własną kieszeń, tak można powiedzieć. Także byłem zdumiony jego wiedzą na temat tego miasta właśnie. To jest niezwykle ciekawe miasto, też jego historia, jego takie małe smaczki i detale, o których Robert wiedział. Dlatego ja byłem też w ten sposób bardzo mile zaskoczony tą jego wiedzą właśnie o tym mieście. I no aż korciło mnie, aby może zrobić właśnie film o historii Londynu, która jest naprawdę nie tylko po prostu niesamowita sama w sobie, ponieważ miasto jest potężną metropolią, to jeszcze no, ukrywa niejedną tajemnicę i można powiedzieć, że wiele takich różnych dziwnych rzeczy się w tym mieście działo i dlatego myślę, że byłoby to na pewno warte opowiedzenia. Tak, a teraz wracamy tutaj do historii. Dzisiaj pozwolę sobie na właściwie przedstawienie dalszego ciągu, właściwie sam nie wiem jak to nazwać, legendy, mitu, baśni, opowieści. Chodzi tu o cykl Zielony Świat. Ja wiem, że no, będzie to bardzo kontrowersyjna historia, ale wszystko zależy od tego, z jakiego punktu widzenia na nią spojrzymy. Zauważcie, że jeżeli mówimy o legendach, baśniach i mitach, jesteśmy bardziej swobodni i w wypowiadaniu się na ten temat i w opowiadaniu owej historii, dlatego że nie jesteśmy związani żadnymi jakimiś faktami historycznymi i tak dalej, które można byłoby z nimi polemizować, podważać czy też popierać. Natomiast ja muszę wam powiedzieć, że sama historia, którą ja już dwukrotnie przedstawiałem na kanale, oczywiście również się tutaj nie zakończy. Ja ją wybrałem, tą baśń nazwijmy to, dlatego, ponieważ ona zawiera bardzo dużo analogii
dotyczącej naszej rzeczywistości. Jeszcze na marginesie chciałbym wspomnieć, iż owa legenda jest dla Indianów, powiedzmy tamtejszego regionu, w tym wypadku Hopi i Apache, nie jest traktowana jako legenda, jest traktowana jako zdarzenie, które miało miejsce. I jeden z uczestników, może nie bezpośrednio tych wszystkich zdarzeń, ale powiedzmy potomek, który tą historię jakby no, dostał, została przekazana, pan Morning Sky, właśnie Indianin, który jest mieszańcem, powiedzmy, między dwoma takimi no, znanymi dosyć szczepami Indian, Hopi właśnie i owych Apaczów, tą historię zebrał i opisał i przedstawił ją, tak nazwijmy go, dla potomności. Też swego czasu robił różne seminary, w których tą historię przedstawiał. Ona jest niezwykle kontrowersyjna, ja wiem o tym, ale to wcale nie znaczy, że nie wolno jej przedstawiać. Właśnie tym bardziej trzeba tę historię opowiedzieć, dlatego że zobaczycie, że wiele takich wątków naprawdę ma odbicie, uważam, w naszej rzeczywistości i wcale się ona tak za bardzo nie różni od tego, co się tutaj na naszej planecie wyprawia. Dlatego właśnie zdecydowałem się na to. Muszę wam jeszcze powiedzieć, że oczywiście no, legendy na pewno są czymś, co również coś, czego podstawy jakaś wiedza leżała i jakaś historia, która miała w rzeczywistości miejsce, tworzyła później takie legendy. Natomiast wszystko oczywiście zależy od nas, czy my to chcemy przyjąć, czy nie, ale mój kanał znacie, dlatego myślę, że również warto będzie tego wysłuchać, co wam dzisiaj przedstawię. Jak pamiętamy, wszystko skończyło się na owych łzach krokodyli, czy też krokodylych łzach, gdzie cała, powiedzmy, świta polityczna planety reptylian, bo właśnie to jest właśnie bardzo ciekawe w tej historii, że cała akcja dzieje się na świecie, z którego mają pochodzić reptylianie, a dzieje się to wiele, wiele tysięcy lat wstecz. Można byłoby właściwie temu powiedzieć, zacząć dawno, dawno temu, gdzieś w odległej galaktyce. Bo mam jeszcze może taką rzecz, że jeżeli chodzi o reptylian, to oczywiście pojawia się na początku tej historii już kontrowersja, ponieważ są, można powiedzieć, takie dwie gałęzie, jeżeli chodzi w ogóle o temat reptylian. To jest bardzo temat w sieci bardzo popularny, też bardzo mocno wyśmiewany, atakowany i tak dalej. Mamy też postacie i osoby, które się tym tematem zajmują. Ja już kilkakrotnie ten temat poruszałem i na pewno go jeszcze raz poruszę, tylko tą historię włóżmy, właśnie można włożyć, właśnie jeżeli ktoś jakąś prowadzi jakieś akta dotyczące mojego kanału, to oczywiście można go włożyć właśnie tam, tą historię do akt z napisem reptylianie. Są takie dwie gałęzie, jeżeli chodzi o tą historię, czy też o schemat, jeżeli chodzi o strukturę, jeżeli chodzi o problem właśnie reptylian. Otóż niektórzy twierdzą, że reptylianie pochodzą z Ziemi, że jest to ich planeta, że oni tu byli wcześniej, że oni tu wszystko jakby skonstruowali, zbudowali ten świat, a w końcu przyczynić się też do naszego rozwoju, w dobrej czy też w złej intencji, to już jest inna rzecz. Natomiast jest jeszcze taka druga gałąź, która mówi, że właśnie reptylianie przybyli tu z zewnątrz i po prostu zasiedlili tę planetę. Ona jest najbardziej popularna, ale też, jeżeli pamiętacie z mojej relacji o Lacercie, która również jest na kanale oczywiście, jest cykl, kilka części na ten temat. Tam jest mowa o jakby połączeniu tych dwóch gałęzi, iż są istoty
reptyliańskie, czy też reptylianie, którzy pochodzą tutaj, mają pochodzić z naszej planety, jak też ci, którzy tutaj dotarli. Nawet jest mowa o konflikcie militarnym między tymi dwoma frakcjami. Dlatego to tak tutaj na początku chciałbym wyłożyć. I też oczywiście jest ten film, jeżeli ktoś chciałby, miałby zamiar tą opowieść dzisiaj wysłuchać, to opłaca się zawsze też obejrzeć te części przedtem. Dlatego, że ja po prostu no, nie chciałbym tutaj jakby powtarzać się, na czym polega, jak wygląda schemat tej opowieści, gdzie się zaczęła i tak dalej. Ja zaczynam od tego momentu, w którym się ostatnia skończyła. A skończyła się właśnie na owych łzach krokodyli, kiedy cały parlament, powiedzmy, funkcjonariusze państwa reptylian zostali jakby zaskoczeni przejęciem władzy przez żeńskie reptylianki, nazwijmy to. To jest też bardzo ciekawe, czyli żeńska siła jakby odebrała władzę męskim organom poprzez usunięcie króla owego Neka. Dynastia Neków to jest według Moringa Skaja, według pana, który tą historię przedstawił, to są słowa reptyliańskie, więc trudno powiedzieć, jak to się wymawia, ja nie wiem. Ktoś kiedyś napisał, że reptylianie jako istoty wężowate, gadowate mogą mieć całkiem inny tutaj, powiedzmy, aparat do generowania, powiedzmy, dźwięków, więc my nie bylibyśmy w stanie być może takich dźwięków naśladować, zgadza się, ale też trzeba powiedzieć, że również wśród nas, naszego gatunku, są specjaliści, którzy najróżniejsze dźwięki potrafią naśladować, jak i też, jeżeli chodzi o świat zwierząt, nazwijmy to, szczególnie ptaków, które potrafią znakomicie nasze dźwięki naśladować, a mają zupełnie inny aparat, powiedzmy, służący do wydawania dźwięków, a jednak się to udaje, także myślę, że tu nie powinno być problemu. I tak, Nek odszedł, Nek to była dynastia Neków, czyli męskich jakby królów, czy też zarządców, a pojawiła się dynastia Nekte, to była dynastia królowych. I oczywiście powiedzieć trzeba, że zaczęło się to tak, jak rządy owej pani zaczęły się w ten sposób, jak zaczęły się rządy wielu, powiedzmy, władców, którzy doszli do władzy po jakimś buncie ludu, po rewolucjach. Weźmy sobie bolszewicką, powiedzmy, rewolucję z 1917 roku, kiedy po dojściu Lenina i innych, powiedzmy, jemu podobnych do władzy, nastąpiła czystka i czyszczono dogłębnie. Wszyscy wiecie, co mam na myśli. Gułaki były pełne, a to jeszcze kto tam trafił, to jeszcze czasami uważał, że miał szczęście. Także tu nie było inaczej. To jest też taka analogia w tej historii, iż królowa natychmiast zaczęła oczyszczać swój teren, tak samo jak zrobili to, powiedzmy, naziści, czy też faszyści, jak ich wtedy nazywano, a dzisiaj nazywa się to nazistami, gdzie kiedyś mnie nawet ktoś sprostował. Ja w jakimś filmie używałem cały czas słowa faszyzm, natomiast tu jeden z internautów napisał, że to nieprawda, że tak się dzisiaj nie mówi. To są faszyści, byli we Włoszech, a to są naziści. A ja pamiętam sam, jak chodziłem do szkoły, pierwsza, druga, trzecia, czwarta szkoła podstawowa, tam zawsze były hasła śmierć faszystom i taki miecz był, nawet rysunki były, gdzie miecz wbijał się tam w tą swastykę i pisało tam koniec faszyzmu i takie hasła antyfaszystowskie też na czołgach przy sowieckich, nazwijmy to, swego czasu również pisało śmierć faszystom, bij faszystę i tak dalej, ale nigdy nie pisało tam śmierć nazistom. To jest też ciekawe, można byłoby się zagłębić, ale jak już wspomniałem, tu się działo tak, wracając już do historii, działo się podobnie, nastąpiła czystka w naszym świecie, tak się robiło i robi się też dzisiaj, z tym, że dzisiaj jest to troszeczkę inaczej. Zauważcie, że zmieniła się sposób zarządzania, który również
w tej historii jest wpleciony i dzisiaj się politycznych przeciwników już no, nie odstrzeliwuje, czy też nie zamyka do lagrów, łagrów, obozów i tak dalej. Się po prostu załatwia ich politycznie, niszcząc ich kariery w najróżniejszy sposób, różnymi intrygami i tak dalej, ale o tym wiedzie. I tak właśnie się działo na owej planecie Reptylian, gdzie królowa po prostu opanowała wszystkie resosy polityczne swojego świata, jak i też światów podbitych, bo powiedzieć trzeba, że reptylianie według tej legendy byli, są, według, ponieważ według, ja wam to przedstawiam jako legendę, dlatego że nam z tej perspektywy będzie bardzo ciężko uwierzyć powiedzmy w rzeczywistość tej historii, natomiast dla pana Moringa Skaya oraz jego, powiedzmy, jego no, ludu, nazwijmy to, jest to historia prawdziwa i tu trzeba się też z tym na początku zmierzyć. Dla nas często historie obce, z obcych krajów, z obcych jakichś legendy, będą zawsze legendami, natomiast będziemy zawsze naginać nasze historie, oczywiście no, nasze będą zawsze prawdziwe, a te inne będą oczywiście kłamliwe. Historie sąsiadów w krajach sąsiedzkich są zawsze kłamliwe wobec nas, w naszej historii. Nasze są oczywiście prawdziwe, w tych krajach jest oczywiście odwrotnie i tak dalej, i tak dalej. Często sobie nie zdajemy sprawy właśnie, jak konstruowane są takie i do czego mają służyć też takie, taka historia, też słowo history też trzeba sobie na początku wyjaśnić. Ale właśnie tak jak tam się również tak działo, oczyszczone resorty, nastąpiła całkowita kontrola wszystkich światów, w którymi reptylianie zawładnęli, ponieważ byli rasą inwazyjną. One zostały pod kontrolę żeńską oddane. I co ciekawe było, to jest też bardzo ciekawa rzecz, że państwo ich zaczęło, miało zacząć działać bardzo eficjentnie, bardzo skutecznie i bardzo ekonomicznie. Też ich podboje, które trwały nadal, okazały się również jakby efektywniejsze i bardzo szybko ta męska grupa, która na początku jakby przeszła na stronę, czy też stworzyła automatycznie opozycję, gdzie miała jakby pewne obawy co do tego i być może gdzieś tam powiedzmy gdzieś w zalążkach zwojów mózgowych tworzyły się już jakieś plany do buntu, czy też do obalenia nowo przybyłej dynastii, jak to również w naszej historii często miało miejsce. Jednak bardzo szybko doszli do wniosku, że jednak nie, że jednak królowa jest rzeczywiście bardzo efektywna, że jest sposób zarządzania, jest rzeczywiście bardzo skuteczny, a powiedzieć trzeba, że właśnie owe istoty wężowe, owe gadoidy troszeczkę inaczej są skonstruowane niż na przykład my, należący do gatunków ssaków. Ja będę miał zamiar w przyszłości film na ten temat nagrać, bo to jest też bardzo ciekawe, ale to innym razem. Natomiast tutaj zaczęło się właśnie o tej eficiencji i wszyscy, jak można powiedzieć, uznali, że jednak wcale nie jest to takie złe, że rządzi taka królowa, powiedzmy, rodzaju żeńskiego, kiedy całe to, powiedzmy, imperium się rozrasta, ponieważ powiedzieć trzeba, że właśnie owi reptylianie, właściwie, jeżeli chodzi o ich strukturę, nazwijmy to psychologiczną, według pana Moringa Skaya, byli bardziej kolektywem niż my. Oni potrafili szybciej i efektywniej po prostu stanąć za sprawą, a nie za sobą. Dla nich sprawa, dla której działali, walczyli, była ważniejsza niż ich osobiste jakieś, powiedzmy, indywidualności. To jest też niezwykle ciekawe, bo zauważcie, że my często bardzo łatwo, jeżeli mamy szansę, jakiś zysk dla nas taki, powiedzmy, z czegoś wyciągnąć, zysk indywidualny, to bardzo szybko się, bardzo łatwo nas zmanipulować tym sposobem. Dlatego na naszej planecie bardzo mocno jest, powiedzmy, rozwinięta korupcja. Właśnie ona polega na wykorzystaniu tej naszej słabości. Natomiast tutaj tak nie było, aczkolwiek prawa, które wtedy powstały, zmieniono kompletnie prawo i ono właśnie
w ten sposób działało. Wszystko dla imperium. I jakikolwiek jakby sprzeciw, czy też jakakolwiek próba świadomego zaszkodzenia imperium była karana śmiercią. I teraz powiem wam, to natychmiast to wyrok był wykonywany natychmiastowo. I powiem wam, co jest jeszcze bardzo ciekawe. Zauważcie na przykład Chiny, gdzie korupcja, jak jest karana, Północna Korea, wszystkie takie ekstremalne rzeczy, ekstremalne, powiedzmy, systemy, które jeszcze tu na świecie w wielu państwach afrykańskich działają, gdzie ta korupcja istnieje, ale w wypadku złapania tam nie ma pardon. I to jest też system, czy też system faszystowskich Niemiec, nazwijmy to, również działał w ten sposób, działał identycznie praktycznie. Wszelkie próby przeciwstawienia się, czy też w jakiś sposób próbie zaszkodzenia systemu, karane były powiedzmy w najlepszym wypadku wysłaniem do obozu, aczkolwiek niektórzy twierdzili, że takie wysłanie wcale nie było może wygraną, jeżeli o to chodzi. Także z tymi ludźmi się nie patyczkowano i tak również reptylianie z potencjalnymi wrogami, którzy tam gdzieś spróbowali w jakiś sposób, powiedzmy, piasek w tryby tego imperium wsypać, to było bezlitośnie, bezwzględnie karane. Natomiast, co ciekawe, Moring Sky wspomina o takim czymś, że rozstrzygano tylko, czy było to świadome, czy akcja przeciwko, powiedzmy, czy coś, jakieś wydarzenie, które zaszkodziło imperium, miało podłoże świadomości, że było świadomym działaniem. To jest też bardzo ciekawe. Powiem wam, że z takich detali, jeżeli się mówi, bo powiedzieć trzeba, że my tutaj rozmawiamy o obcej cywilizacji w rzeczywistości. Jest to historia, opowieść historii, historyczna, nazwijmy to, czy dziejowa, są dzieje obcej cywilizacji, w tym wypadku cywilizacji reptylian. To jest taki ewenement. Ja powiem wam, że jeżeli chodzi o reptylian, to my tylko słyszymy zawsze właśnie jakieś takie, kim zarządzają i właściwie jak manipulują i tak dalej, natomiast sama ich jakby historia, nazwijmy to, nie jest nigdzie przedstawiona. I to jest taki wyjątek, to jest między innymi też, co skłoniło mi do przedstawienia wam tego cyklu. I to na pewno nie jest ostatni cykl. Także to jest bardzo ciekawe, jeżeli świadome działanie przeciwko takiemu imperium miało, powiedzmy, miejsce, wtedy karano to śmiercią. Natomiast jeżeli nie, to takiego delikwenta, powiedzmy, w jakiś sposób tam, nie wiem, czy dyscyplinarnie karano, żeby tego błędu nie popełniał, ale go zachowywano. To nam daje pewien wgląd w strukturę, ale też pokazuje pewną bardzo ciekawą rzecz, że owe istoty nie są perfekcyjne. To jest bardzo ważne, powiem wam, ponieważ wielu takich, jeżeli w ogóle odważymy się mówić o obcych cywilizacjach, bo to jest o obcych w sensie pochodzących nie z naszego świata, ponieważ obca cywilizacja jest dla nas, jest nawet chińska cywilizacja obcą cywilizacją, ich kultura, czy też Indie, Japonia, Południowa Ameryka, to są te ludy pierwotne, mają swoją cywilizację, to są dla nas obce cywilizacje w rzeczywistości, ale nie znamy ich, powiedzmy, zwyczaj, ich zachowań, ich sposobu widzenia, postrzegania świata, a co dopiero tutaj, więc uważam to za bardzo ciekawy detal i właśnie z tych detali można później zmontować pewien realny obraz. Powiem wam może jeszcze tak, że to trwa czasami lata, trzeba czasami 1000 takich historii usłyszeć, przeczytać, zanalizować, aby taki moment powyciągać z nich. I to są właśnie cegły, z którego się, czy też piksele, które powoli naszej układanki, naszych puzli zostają dodane i z tego potem może się coś tam ułożyć. Następna taka ciekawostka, jeżeli chodzi o dalszy ciąg tej historii, to jest taka, że zaczyna wykorzystywać, zaczęto wykorzystywać środki odurzające, czyli powiedzmy w naszym tu języku narkotyki, w celu zwiększenia eficiencji działania imperium. Co jest też niezwykle ciekawe, tu już aż prosi się, aby wymienić samego kanclerza III Rzeszy, Adolfa Hitlera, Józefa Stalina, Trockiego i innych podobnych, którzy różne używki sobie też ładowali. Powiem wam, że również
w czasie II wojny światowej żołnierzom Wehrmachtu dawano tabletki przed bitwą. W Rosji podobno dawali kieliszek wódki, tak podobno, jest takich dużo przed atakiem i tak dalej, ale powiem wam, że też środki chemiczne po to, aby zwiększyć, nazwijmy to, odwagę żołnierzy lub też zabrać im emocje. To jest też ciekawostka. I oficjalne źródła mówią o około 2 milionach tabletek, które zostały rozdane Wehrmachtowi, czy żołnierzom Wehrmachtu w czasie wojny. Ten środek nazywał się Pervitin. Jeżeli ktoś może zna się na, powiedzmy, tabletkach, jakiś aptekarz może jest między wami, lub też ktoś, kto studiuje medycynę, prawdopodobnie będzie wiedział. Niektórzy twierdzą, że dzisiaj nazywa się to, w niektórych środowiskach są te środki nadal brane jako używki, tak zwany crystal meth, ale mówi się, że była to po prostu rodzaj amfetaminy, którą właśnie dano żołnierzom, aby nabrali jakby wigoru, nazwijmy to. To jest też niezwykle ciekawe. I powiem wam, co jeszcze jest tutaj ciekawe, że właśnie w tej historii również owa królowa miała to wykorzystać. I teraz zachodzi pytanie, czy takie, powiedzmy, imperia, które niedawno powstały, już ja nie mówię tutaj o Imperium Rzymskim i tych wcześniejszych imperiach, które, co one używały, mówi się też są historyczne przekazy o zażywaniu różnych środków dodających odwagi. Natomiast tu nasza najnowsza historia właśnie, na przykład II wojna światowa, gdzie właśnie robiono dokładnie to samo. I powiem wam, że właśnie podobnież te słowa, które dotarły do nas i które zostały, powiedzmy, pewne rzeczy zostały nimi opisane, jak na przykład assassin lub też hashashim. Od tego ma pochodzić nazwa haszysz, a według pana Moringa Skaya jest to słowo reptyliańskie. Hashashin, czyli środek, który wpływa na twoją świadomość. Natomiast assassin to byli, zawsze się to pojawia, to SS. I teraz mamy też SS oddziały, oczywiście, powiedzmy, w czasie II wojny światowej, armia w armii, można powiedzieć, Schutzstaffel, jak to się po niemiecku mówi, czy też Leibstandarte i takie tam, czyli po prostu ochrona osobista rządu, czyli SS. I właśnie jest pytanie, czy te runy, runicznym pisem było to pisane, czy to SS nie leży u podstawy właśnie tej opowieści. Według pana Moringa Skaya tak. Zresztą on twierdzi, że właśnie ta mowa reptyliańska, tych reptile, właśnie tak syczą, jak właśnie węże, istoty wężowate. I też powiem wam, że często jak małe dziecko płacze albo się nie chce, chce je uciszyć, to mówimy pst, pst, pst. I to dziecko milknie. Przynajmniej wierzymy, że w jakiś sposób się jakby uspokoi. A to właściwie jest sygnał akustyczny do jego programowania pierwotnego, gdzie taki syk, powiedzmy, żmii czy węża animował nasze ciało, czy też dawał nam sygnał, że mamy natychmiast się uspokoić, gdyż jesteśmy w niebezpieczeństwie. Czy jest to przypadek? Ja w czasie badania, czytania, przerabiania tych historii często bardzo mocno natrafiam na takie analogie, które są zdumiewające tak naprawdę. Ja się dziwię, nie chcę się wierzyć, że jest to właściwie przypadek, ale ja to oczywiście pozostawiam wam. I tak właśnie te substancje, które zwiększające potencjał, właśnie taki hashashin, z którego później miał haszysz powstać. Też oczywiście królowa, te środki na początku zostały rozdane tylko jej, powiedzmy, właśnie owej SS, nazwijmy to, jej tej osłonie, powiedzmy, osłonie rządu, po to, żeby one miały przewagę mentalną i fizyczną nad potencjalnymi asasynami.
asasinami z ramienia, powiedzmy, innej frakcji, w tym wypadku frakcji męskiej. Mimo że ta frakcja męska rzeczywiście zrezygnowała na razie z jakiegoś, powiedzmy, próby obalenia rządu, ponieważ cesarstwo bardzo mocno się rozwijało, to jednak jak w każdym rządzie, takie właśnie są jakby zabezpieczenia tworzone. I powiem wam, że na przykład mówi się o CIA, FBI, NSA i jeszcze parę innych. W różnych krajach mają różne nazwy. W Niemczech nazywa się BND, Bundesnachrichtendienst. Natomiast powiem wam, że w Niemczech jest takich jednostek, takich, powiedzmy, resortów, 30 kilka, jak się dowiedziałem. One są absolutnie niezależne i działają w ten sposób, można powiedzieć, że jedni infiltrują drugich non-stop, aby wykluczyć jakakolwiek próbę obalenia rządu, gdzie według Morninga Sky jest to absolutnie reptyliański sposób zabezpieczenia, niezwykle skuteczny, kiedy wykorzystujemy dwie albo trzy frakcje, które z jednego źródła, powiedzmy, są opłacane i tylko stoją bezpośrednio, powiedzmy, tylko temu jednemu dowództwu, który właściwie tylko on wie, komu jakie rozkazy wydaje, i on właśnie jakby to jest tak tworzone, bo one się nawzajem, powiedzmy tak, szpiegowały i przed sobą samym się jakby zabezpieczały. To jest też niezwykle ciekawe i według niego jest to właśnie typowo dla tej rasy reptylian. Oni to wszystko pokazuje, do jakiej perfekcyjności doprowadzono właśnie system zarządzania państwem. Ja tutaj z tej strony, patrząc na tą historię, z przerażeniem patrzę, co się dzieje tu w naszym świecie, jak, w jaki sposób tutaj nasz, tutaj ten świat, nasze tu prawa w ten sposób zaczynają funkcjonować. Może jeszcze takie wyjaśnienie małe. Niektórzy mogą się zapytać, jak mogą Indianie rozporządzać takim słownictwem, jak psychologia, czy też wpływ amfetaminy tam na coś i tak dalej, i tak dalej. Przecież jak oni mogli się wyrazić, ktoś mi nawet to pytanie zadał gdzieś w jakimś komentarzu pod poprzednimi właśnie filmami z tej serii. To muszę wam powiedzieć, że my cały czas, to jest też pewien obraz, który został nam wstrzyknięty w nasz umysł. Chodzi o to, że my postrzegamy ten świat zawsze czasami przez pryzmat westernów i książek Karla Maya, Winnetu, Old Shatterhand i tego typu historie. Zapominamy, że to są już odległe czasy. Pan Morning Sky, to są ludzie dzisiejsi, to są ludzie XXI wieku, to są ludzie, którzy używają telefonów komórkowych ich dzieci, nazwijmy to, indiańskie, żyją w rezerwatach, tak się mówi, posiadają komputery, grają w gry komputerowe, używają Facebooka, czytają książki science fiction, albo idą do kina na filmy science fiction i tak dalej. Także oni biorą czynny udział. Oczywiście mają swoją tradycję, tańczą dla turystów, ubierają się w pióropusze i tak dalej, ale w rzeczywistości też mają swoje takie jakby, powiedzmy, byśmy dzisiaj nazwali wewnętrzne okręgi, taką ezoterykę własną, gdzie swoją tradycję, gdzie swoje przekazy, powiedzmy, kultywują i tak dalej, tak dalej, ale nie oszukujmy się, większość z nich po prostu ma normalne zawody i po prostu funkcjonuje w naszym świecie i stąd też Morning Sky nie ma żadnych najmniejszych problemów. To było dziwne, gdyby miał. My się chcemy dziwić, ponieważ jest to Indianin na przykład. Tak jakby to było coś, powiedzmy, niższego. Tak się nam wydaje. Są też wpływ popkultury tak naprawdę na postrzeganie takiej nacji. Ale dobrze. Teraz, co jeszcze jest ciekawego, owe cesarstwo reptylian się rozrosło. Rozrosło się w ten sposób, że nastąpiła kontrola wszystkich światów i ta kontrola została znormalizowana. Zobaczcie, to jest znowuż następna, aż te analogie uderzają jedna po drugiej. I pamiętajcie, że to Morning Sky opisał już wiele, wiele lat temu, w latach 90. i 80. on o tym mówił, gdzie zostały na wszystkich światach znormalizowane prawa, były identyczne. Teraz spójrzmy tutaj na naszą Unię Europejską, co się dzieje. Tu od lat mielą się te, powiedzmy, tryby
tych wszystkich, powiedzmy, urzędów, po to, aby wszystkie prawa wszystkich krajów zmielić na proch i z tego ma pewne znormowane prawo dla wszystkich powstać, aby wszędzie było identycznie. Identyczne pieniądze, identyczne prawa i tak dalej. I też zmieszanie ras wszystkich, aby nie było ras, aby była jedna monorasa, również znormowana. To jest też niezwykle ciekawe i tak właśnie w nowych podbitych światach w tym kierunku poszła owa królowa Nekhte, jak ta dynastia tych królów Nekhte. Ja o tym może w jakimś odcinku również z tej serii jakby zajmę się tą postacią królowej i analogią tu w naszym świecie, ale na razie polecimy sobie dalej. Co jeszcze jest ciekawe, zmieniono stosunek do niewolników, do podbitych ras, gdzie kiedyś było tak, że po prostu, może powiem tak, jak zaczęto używać tych właśnie środków, nazwijmy to chemicznych, czy też biochemicznych, owego Hashimu, to okazało się, że skutek, eficjencja wzrosła, więc położono duży nacisk na rozwój ośrodków badawczych w tym kierunku. Zaczęto właśnie na bardzo dużą skalę eksperymentować z tymi środkami, zaczęto je perfekcjonizować. Weźmy sobie trzecią Rzeszę i jej perfekcjonizacja broni chemicznej II wojny światowej. Ale też mamy analogię, można powiedzieć. Ten rozwój ruszył jakby bardzo mocno do przodu. Chodziło o to, bo okazało się, że jak się tym Hashashim tam gdzieś się dostaje, to można wpływać na tak zwaną wolność myśli. Czyli manipulacja wolnością myśli stała się nadrzędną ideą cesarstwa, czy też imperium reptylian, gdyż królowa uznała, że o wiele łatwiej będzie opanować myśli niewolników, czy też kontrolować je, zapanować nad nimi, niż ciągle jakby trzymać tam armię i tych ludzi, powiedzmy, trzymać w jakiejś rodzaju, zmuszać ich do czegoś. To jest właśnie bardzo ciekawe. Nie będziemy zmuszać do niczego, zmieniamy kompletnie taktykę. Przechodzimy z tego, z takiego właśnie, powiedzmy, panowania, powiedzmy, odgórnego, gdzie zarządca wychodzi z batem i po prostu tam, tak powiedzmy, przysłowiowo goni gdzieś tam do plantacji, do pracy, stworzymy zupełnie coś innego. Na początku zastosujemy taki system tak zwanych kar i nagród. Czyli to jest dokładnie tak, jak się zawsze, kiedy się zwierzęta tresuje, jest to ta sama metoda, ale tu w ten sposób zrobiono, iż ukazano tą możliwość, że jeżeli taki niewolnik po prostu się w jakiś sposób zaaranżuje z sytuacją i nie będzie działał przeciwko imperium, a będzie po prostu wykonywał swoją funkcję, to nie tylko przeżyje, powiedzmy, wtedy właśnie tak to było stosowane, albo kulka w głowę, albo, no, albo pracujesz, albo kulka. Natomiast tutaj, jeżeli pracujesz, to będziesz mógł z tego również coś mieć. Również dla ciebie. Imperium będzie również dla ciebie w jakiś sposób ci to wynagradzać, czy w formie jakiejkolwiek zapłaty. Tutaj nie jest, ja nie doczytałem się w tej historii jakiegoś, powiedzmy, formy, powiedzmy, wynagrodzenia jeszcze. Być może ja to cały czas przerabiam, może gdzieś tam to się jeszcze pojawi, ale zauważcie, że właśnie tak działa też na świat. Jest dokładnie identycznie. I teraz, jak już te badania ruszyły, już ten system właśnie kar i nagród zaczął tam wchodzić, już zmienia się polityka względem podbitych, zaczęto stosować coś takiego, że władcy usunęli się bardziej w cień, bardziej już nie wychodzili do ludu, nie przemawiali, powiedzmy, do podbitych narodów, tylko zarządcy zaczęli zarządzać owym podbitym ludem, a ci zarządcy rekrutowani byli właśnie z owych niewolników. Także w ogóle nastąpiła kompletna, uznano, że jeżeli
moim dyrektorem będzie również człowiek, to ja będę łatwiej jego polecenia przyjmował. Dla mnie będzie to bardziej, powiedzmy, logiczne, niż gdyby jakaś istota zupełnie inna przychodziła i kazała mi coś robić. Wtedy ten automatyczny bunt, który się tworzy, po prostu w ten sposób został wyeliminowany. I zaczęto w ten sposób robić. Nazwali ten program przeprogramowaniem ducha podbitych narodów. To jest też ciekawe. Przeprogramowanie ducha podbitego narodu. Uważam, że jest to naprawdę niezwykle ciekawe zdanie, jeżeli chodzi o właśnie zawarte w tej legendzie, w tym micie, w tej bajce. I tak zaczęto działać. Program wdrożono na wszystkich światach jednocześnie. I tu powiedzieć trzeba jedną rzecz, że nie działo się to oczywiście z dnia na dzień. To był również proces. Owi reptylianie, też ich długość życia jest zupełnie inna, też oni planują w zupełnie innych jednostkach czasowych, o wiele większych jednostkach czasowych, także tu mówimy tutaj o epokach, które zostały wprowadzone i w czasie trwania tych epok oczywiście ten system zarządzania został sperfekcjonizowany. I tak zaczęto na początku od elektromagnetycznej stymulacji. Elektromagnetyczna stymulacja, cokolwiek by to oznaczało, spójrzmy na siebie, ile ludzi chodzi po ulicach z wielkimi słuchawkami. Ja wracając z Londynu, co drugi siedział w samolocie i stymulował się elektromagnetycznie, nazwijmy to. Mamy nasze płaskie telewizory zawieszone na ścianach. Czym większy, tym lepszy. Tym lepsza stymulacja, tym więcej reklam, tym więcej kolorów, więcej błysków, więcej talk showów, więcej. No, znakomita maszyna do elektromagnetycznej stymulacji naszego mózgu i przeprogramowywania ducha podbitych narodów. Zobaczcie, kto już dzisiaj interesuje się, co tam gdzieś tam było. Większość ludzi interesuje się dobrą pracą, dobrym zarobkiem. Oczywiście jest to nieodzowne do przeżycia w naszym świecie. Taka konstrukcja jest. My jesteśmy w tej konstrukcji zawieszeni. Może się nam nie podobać, czy nie, możemy z tym walczyć, ale niestety musimy jeść, musimy oddychać, musimy na ten chlebek jakoś zarobić, więc ale właśnie to też jest wplecione w ten system kar i nagród. System cię nagradza, jak pracujesz, ale jak zaczniesz odchodzić od tej drogi, powiedzmy, zaczniesz od niej troszeczkę w innym kierunku myśleć, wtedy zostaniesz zauważony być może w końcu przez system. Jeżeli przekroczysz pewną ilość subskrybentów, nazwijmy to, pewną masę krytyczną, no i wtedy system zwróci na to uwagę. Cóż ty tam, zbyt dużo ludzi ciebie ogląda. I następuje to, co właśnie u owych reptylian również następuje. Wtedy działasz na szkodę imperium, a wszyscy wiemy, co dzieje się z tymi, którzy działają, próbują zadziałać na szkodę imperium. I tak na przykład zobaczcie sobie, właśnie to przeprogramowanie mózgu powstała tak zwana armia. W tych krajach podbitych zaczęto tworzyć siły zbrojne. I teraz słuchajcie, nie z reptylian, tylko z owych podbitych, powiedzmy, cywilizacji. I tu muszę wam powiedzieć jedną taką rzecz, że również te podbite cywilizacje, które tam podbijali, również były reptiloidalne. Nie wiem, czy wygląda na to, że były też również genetycznie kompatybilne z nimi. Były też i inne, ale w większości były to, tak wygląda z tej opowieści, jakby nasza galaktyka, nasz kosmos, jakby w jakiś sposób bardziej natura, jakby powiedzmy, bardziej tworzyła istoty właśnie tego typu. Ja to tak po prostu wam mówię, można z tym polemizować, można się kłócić, można, ja nie jestem, powiedzmy, jakimś zoologiem czy kimś, kto dokładnie, powiedzmy, śledzi te procesy i tak dalej, ale też jeżeli mówimy o przeszłości naszej Ziemi, to mówimy o milionach lat panowań dinozaurów, czyli po prostu gadów, czyli płazów, gadów i tego typu. To powstało według
powiedzmy, tu uznanej, naszej uznanej, bo wiem, nie uznaje, ale cokolwiek się powiedzieli, to ktoś będzie miał coś przeciwko i zawsze nie ruszymy do przodu, więc jako przykład nasza tu nauka, wiedza uznaje, że oni byli przedtem. Też, to jest też jest wbite. I teraz powstały armie. Armie, które nazywały się, te siły zbrojne, nazywały się Takh. Siły zbrojne Takh. Dzisiaj jest NATO, CENTO i takie tam jeszcze inne, powiedzmy, związki taktyczne. Natomiast tam było Takh, siły zbrojne Takhu, które się rekrutowały z armii podbitych cywilizacji narodów i działały na rzecz imperium. Spójrzmy tutaj, mamy tak zwane legiony we Francji. Mamy, które składają się właśnie z rekrutantów obcych armii, ale to jest troszeczkę inaczej. Lepszym przykładem będzie tu, powiedzmy, armia Afganistanu, która jest właśnie taką armią, jest przeprogramowaną armią przez, tam są sami doradcy militarni amerykańscy, którzy szkolą armię afgańską. Zobaczmy Irak, gdzie była wojna z Irakiem w 90-tych latach i na początku w latach 2000-tych, pierwsza i druga wojna w Zatoce Perskiej, tak można było powiedzieć, operacja Pustynna Tarcza, operacja Pustynna Burza i tak dalej. Dzisiaj armia iracka jest kompletnie przeprogramowana. Są to ludzie, generałowie, którzy kiedyś walczyli z Amerykanami, teraz są podwładnymi ich sztabów. Jest przeprogramowanie armii podbitych narodów w celach wykorzystania do własnych, powiedzmy, celów czy celi. Dlatego ta historia, która być może dla wielu z Was będzie wydawać się jakby bajką i mitem, ma pewną dużą moc przekazu, powiem Wam. Przypominam sobie baśnie Andersena. Zobaczcie sobie, jeżeli ktoś z Was nie czyta, bardzo polecam. Baśnie Andersena były bardzo ciekawie pisane w tym czasie, kiedy niebezpiecznie było wypowiedzieć się na temat panującego systemu. No ale dobra, wracamy tutaj do naszych, do tych naszych właśnie, naszych reptylian. Powiem Wam, że jeszcze po tym wszystkim zrobiono tak zwaną standardyzację metod manipulacji. Teraz zobaczcie, że każde słowo, każde zdanie, które w tej historii się pojawia, tutaj ma odbicie w naszej rzeczywistości, to gwałtowne, nawet nie ma tu jakichś niedomówień czy coś w tym stylu. I teraz zaczyna się jeszcze coś takiego dziać, powiem Wam. I to jest naprawdę, tu trzeba się troszeczkę w tym też zagłębić. Ale jest taki w Australii, tutaj skoczymy teraz z planety reptilian do Australii, bo tam coś takiego miało miejsce. 12 sierpnia 1987 roku tam parlament obradował i to przeszło do historii jako wiktoriański, tak Australia ma swoje nazwy, powiedzmy, wiktoriański protokół parlamentarny z 12 sierpnia 1987 roku. I słuchajcie, to był taki protokół na temat łamania woli, jak i też siły oporu jednostki oraz jej woli poprzez powolne dozowanie minimalnych ilości fluoru. Hasha Shim. I powiem Wam coś takiego. Ja wiem, że niektórzy, powiedzmy, są takie kanały, które po prostu nic innego nie robią, jak, nazwijmy to, rozpowszechniają, ale też i tworzą, trzeba powiedzieć, bo teorie spiskowe. Rozpowszechniają pewne informacje, przetwarzają je, interpretują, wysyłają w sieć.
Czasami ja troszeczkę na to tak patrzę też z lekką taką obawą, ponieważ trzeba powiedzieć, że jeżeli takie informacje w sieć wysyłamy, no to my na razie tu twierdzimy, że nas to w jakiś sposób ktoś atakuje, kontroluje, ale tak naprawdę rzadko ktoś ponosi za to konsekwencje. Nie o to chodzi, żeby teraz Calwit mówił, że trzeba tam cenzurę jakąś wprowadzić itd., itd., ale mi chodzi o coś innego, że powinniśmy uważać, zanim taką informację puścimy, zastanowić się, jak daleko ona jest, jak mocno ona stoi na jakichś, powiedzmy, takich nogach rzeczywistości, żeby nie wprowadzać fałszywych informacji w obieg, bo to jest dokładnie to, o co systemowi chodzi, abyśmy właśnie zamieszali jeszcze w taki sposób, aby nikt nic się nie dowiedział. Dlatego ja tutaj właśnie tą historię wam, ten protokół tu przedstawiam. Tam się mówi o minimalnych ilościach fluoru w celu blokady tych regionów, w celu blokady regionów mózgu, które są odpowiedzialne za wolną wolę. No i oczywiście włożono tam szyszynkę natychmiast, no i pod tym protokołem, na niektórych takich stronach, powiedzmy, tam pisze, że to było zalecenie, powiedzmy, rządu, aby taki fluor tam i wpastyć do zębów wszędzie, abyśmy sobie myli zęby i głupieli, mózg się wysuszył. To chciałem tu powiedzieć, że abstrahując do tego, czy tak jest, czy nie jest, tam nic takiego nie było, że jeżeli byśmy ten tekst wzięli, że powiedzmy, że należy tak robić, tylko w tym protokole była zwrócona uwaga, że przez dozowanie tego fluoru wpływa się na to i że było to stosowane w obozach i gulakach. Były takie metody stosowane, gdzie się więźniom fluor w minimalnych ilościach podawano do wody pitnej. Dlaczego parlament o tym mówił? Rzeczywiście można się zapytać, dlaczego kiedy Australia specjalnie nie miała nic, przynajmniej oficjalnie z żadnymi obozami, aczkolwiek mają pewne obozy dla uchodźców w tej chwili, ale kto wie, czy tego też nie stosują, ale no, byli zaangażowani w wojnę z Japonią bardzo mocno w czasie II wojny światowej, to praktycznie Australia, chociaż były też oddziały wysyłane tu i ówdzie, do Afryki na przykład, i australijskie oddziały też występowały w różnych teatrach działań wojennych, ale w większości walczyły, powiedzmy, przeciwko Cesarstwu Japonii. Ale w tym wypadku można zastanowić, dlaczego parlament to przerabiał. I to oczywiście kwalifikuje go do ewentualnie zadania sobie pytania, czy czasami właśnie nie odkryto idei, starej idei nie odkryto na nowo. Jednak ja mimo to powiem, bądźmy ostrożni w takim czymś, ponieważ możemy oczywiście wnioski wyciągnąć, ale jednak trzymajmy się pewnych zasad, abyśmy nie stali się tacy jak oni, aby nie wprowadzać zamieszania. To jest sprawa, którą ja wam tutaj, powiedzmy, powiedziałem. Co dwie głowy albo więcej to nie jedna, albo co dwa kapelusze to nie jeden, albo więcej kapeluszów, także może ktoś z was wie więcej, może ktoś ma jakieś miarodajne informacje, można było w tym kierunku ruszyć. Ja powiem wam jeszcze, gdyby tu już się zbliżamy powoli do końca, powiem wam jeszcze, tu jest coś bardzo takiego ciekawego. Aha, powiem wam, że skąd te informacje, bo często też mnie pytacie. Lina Kestena książka, jak ona wygląda, gdyby ktoś chciał całość sobie, nie wiem, nie mam pojęcia, czy ona jest po polsku, ja mam w wersji niemieckiej, widzicie, ona jest tu cała pomazana, ja zawsze tak używam te książki, one są kompletnie, mają tu różne, powiedzmy, właśnie takie mazaki, to są moje analizy. Powiem wam, że tu jeszcze takie coś ciekawego piszę. Armię, którą tam właśnie z tego, jak już wam wspomniałem, z tego, ta armia TAK, to był taki ten związki taktyczne TAKU, dzieliły się też na coś takiego, które nazywały się SSS wojownicy. Wojownicy S. Trzy, to były elitarne jednostki. Później były też światy, które tam się buntowały troszeczkę, więc tam wysyłano te jednostki, gdzie był problem, i potem nazwano to
pod nazwano te światy tak zwane sak światy, czy też sak gwiazdy, ale nie saki od saka, tylko sak z wymowy. Zaczniemy się uczyć po reptyliańsku zaraz, tak? Coś takiego. I też królowa dostała nowy tytuł i ten tytuł nazywał się Sak-Sak. Natomiast Sak-Sak-An był tytuł dla głównodowodzącego wszystkimi siłami, którym również była królową. I takie różne rzeczy. Też były Sak-I i Sak-Im. To były też różne resorty, takie ministeria, które zarządzały tymi powiedzmy światami. To jest bardzo ciekawe. Ale jeszcze coś tu jest bardzo ciekawego, wam powiem. Tu jest coś takiego. I to jest, powiem wam, że naprawdę uderzające w tej opowieści, dlatego że te słowa, które właśnie ten saks, te różne powiedzmy ich nazwy, takie syczące, wężowate, tam powstało coś bardzo ciekawego. Powstał taki... Ta metoda, o której wam wspomniałem, metody kontroli, metody sterowania świadomością, metody wpływania na naszą wolę, kierowania, manipulowania ją za pomocą kar i nagród i też przedstawianie perspektyw, czyli obiecanek, to też jest ciekawe i na przykład, no można powiedzieć, że ta opowieść jest też jakąś, po prostu pan Moringsky miał wybujaną fantazję i tak dalej, niech tak będzie, to jednak no właśnie, to jednak, czy ta wybujała fantazja w jakiś sposób tutaj odbiega od rzeczywistości i zauważmy teraz, jeżeli to jest wybujała fantazja, jeżeli ktoś, zawsze odbicie podbitego świata, bo to jest właśnie przekaz tej dzisiejszej historii, że świat, który jest podbity, będzie lustrem, będzie lustrował system władców, którzy ten świat mieli podbić. I zauważcie, jeszcze jest taka ciekawostka, jeżeli przed wyborami wszystkie partie, politycy no, wylewają, wchodzą na pulpit i tam praktycznie się wychylają, te mikrofony aż się gną od ich powiedzmy obiecanek, od ich co to będzie, to każda partia tak robi, tylko ja muszę tam dojść do tego, do tej pozycji, to wtedy no tak, no, potąd będzie dla wszystkich, a potem zobaczcie, co z tego zostaje po wyborach, co z tych obiecanek się dzieje i jak łatwo nam jest to zabierane z naszych umysłów, a potem my za parę lat znowu idziemy do urn i wybieramy znowu to samo. Nic się nie nauczyliśmy, nic nie dotarło do nas, nic w żaden sposób jakby nas nie obudziło, wręcz nas nadal, jeszcze mocniej nas doktrynowano, jeszcze mocniej to działanie tego powiedzmy haszashimu, niech tak będzie, w postaci fal elektromagnetycznych i tak dalej do nas dotarło, ponieważ my znowu tą samą drogę obieramy, te same obiecanki przyjmujemy, tu tak samo bijemy brawa i znowu wychodzimy z niczym. I tak cały czas, więc tu się zacząłem zastanawiać, co się dzieje. Właściwie inaczej trzeba powiedzieć, wcale się nie zastanawiam nad tym, ponieważ my to ciągle robimy. I to, ten powiem wam, że ta takie coś ma powiedzmy nazwę. I ta nazwa jest niezwykle ciekawa, ja wam tu wam powiem. Otóż powstał resort, który to kontrolował, który wprowadzał te powiedzmy prawa, te manipulacje i tak dalej. I ten resort się na owym świecie reptylian miał nazywać Matu. Matu była pewną instytucją, która tym zarządzała, a opisywana była w ich powiedzmy, bo ktoś może na przykład powiedzieć tak, to co ja tutaj mówię, S, T, te wszystkie litery, te SAK. Pamiętajcie, że my to opisujemy naszymi literami, to są ich fonetyka, SAK. Oni być może innymi zupełnie znakami prawdopodobnie, ale my naszymi tutaj, dlatego to trzeba też
gdyby ktoś tam miał obawy, jak oni to pisali, gdzie jest przecinek, gdzie jest otwarte po reptyliańsku, gdzie u zamknięte, no to uważajcie teraz, bo to jest naprawdę bardzo mocne. Ów resort matu też był pod takim skrótem, jakby, czy też pod nazwą, czy też miał, powiedzmy, miał w środku wewnątrz komórkę, to był jakby taki dach, ten matu był jakby budynkiem ministerialnym, gdzie tam różne były, powiedzmy, resosy. Jeden z nich zajmował się właśnie tym wprowadzaniem tych właśnie kontrolą i on nazywał się STIM. Jeżeli to sobie rozbijemy, S-E-T-I-M, STIM, system. I teraz zauważcie, STEM. Dlatego myślę, że tymi słowami zakończę na dzisiaj ten odcinek. Powiem wam jeszcze, że cała ta, powiedzmy, historia jest niezwykle fascynująca. Jak zauważycie, tutaj niezwykle bogata w detale. I dlatego być może ta ilość tych detali będzie też stanowiła pewną blokadę przed przyjęciem tych informacji, czy nie, ale ja tu z mojej strony nie mam zamiaru wam czegoś przedstawiać po to, aby to przyjąć i tak jest, a tylko jedynie po to, aby po prostu sobie to wysłuchać i zadać sobie pewne pytania, nic więcej. Natomiast ja na pewno nie poprzestanę na tym i historia zielonego świata będzie się dalej toczyć, ponieważ myślę, że warto właśnie, abyście wy wiedzieli, że taka historia jest. Natomiast powiem wam jeszcze w skrócie, iż do Moringa Skaja dotarła to historia przez jego członków rodziny, przez jego, powiedzmy, dziadków, ojców, braci, którzy tą historię przejęli od pewnej istoty, od istoty, która po prostu nazwijmy to spadła z nieba tam jakimś obiektem, gdzieś tam zlądowała, czy uległa awarii i przez wiele miesięcy przebywała właśnie wśród Hopi, wśród tych Apaczów, powiedzmy, w tym rezerwacie tam, a oni po prostu istotę ukryli, ponieważ rzekomo wojsko szukało upadku tego czegoś w tym rejonie i oni go po prostu schowali, aż to był ich teren, więc tam Indianie, nazwijmy to też, mimo że zostali jakby, powiedzmy, no, odsunięci od funkcjonowania w państwie, to jakąś tam autonomię sobie wywalczyli, jakieś tam prawa sobie wywalczyli i w tych rezerwatach, jeżeli, powiedzmy, rząd amerykański tam jakieś działania przeprowadza, chociaż on się nie musiał pytać, on by zawsze mógł te działania przeprowadzić, ale już pro forma zawsze oni oczywiście tam zanim coś zaczną szukać, działać, wiercić czy coś takiego, to oczywiście starają się o pozwolenie od rady tych Indian, tych szczepów, aby mogli tam wejść. Oczywiście oni to pozwolenie zawsze dostają, no bo ponieważ też opłacają te rezerwaty i sami wiecie, jak to jest, że byłoby rządowi takiemu, powiedzmy, władcy nad terenem, trudno będzie odmówić różnych takich rzeczy, ale jakby nie było, de facto jest takie, że tak sobie sami też nie mogą wjechać, jakiś szeryf nie może tam sobie myszkować, czy jakiś oddział wojska nie może tam sobie penetrować i tak dalej, muszą zawsze sobie jakieś to pozwolenie wydobyć od nich i właśnie to spowodowało, że umożliwiło ewakuację z tego właśnie pojazdu, który tam miał spaść, tej istoty. Zresztą tam było więcej takich incydentów. Ja powiem wam, jeszcze swego czasu też śledziłem historię, gdzie właśnie takie indiańskie opowieści o UFO i powiem wam, że tym też mnie zdziwiło, że takie coś jak szaraki, obcy, duże, małe istoty nie są im wcale obce, że jest bardzo dużo takich historii. Nawet widziałem kiedyś taki program swego czasu, ale już bardzo, bardzo dawno temu, gdzie nawet jeden z takich Indianów zaprowadził
team taki telewizyjny, który nie wiem, czy to czasami nie, czy czasami jakiś odcinek Starożytnych Kosmitów nie był, czy UFO Hunter, coś takiego, że nie wiem, w każdym razie można w to wierzyć, czy nie, ale na miejsce, gdzie właśnie ślady było obiektów, pojazdów, i on twierdził, że tam jakieś szare istoty naokoło tego pojazdu coś robiły i że też często te istoty utrzymują, że one utrzymywały i utrzymują kontakt z różnymi, powiedzmy, szamanami niemieckimi i tak dalej. Czyli takie historie też są. Nie można, my nie jesteśmy zawsze, czasem wydaje się, że jesteśmy wyjątkami, bo zawsze, jeżeli Amerykanie, powiedzmy, widzą UFO, to my mamy zawsze nasz obraz, że jest to Amerykanin, ewentualnie hamburger w ręku i tak dalej, i telefon komórkowy tutaj, czy ktokolwiek. Natomiast ludy te pierwotne, ja nawet mam taką teorię, że takie właśnie naturalne kultury Ameryki Południowej, czy powiedzmy, czy gdzieś w Azji, czy w Afryce mogą mieć nawet częstsze kontakty z takimi istotami. Ale to jest już inna historia. Tak, ja na tym kończę. Mam nadzieję, że warto było wysłuchać również tej legendy, tego mitu, tej bajki, tej opowieści. I oczywiście z tego miejsca zapraszam wszystkich do moich następnych filmów na następną niedzielę, a na dzisiaj to już wystarczy, więc trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!